A przed nami już Starlight, polski koń sportowy, urodzona 10 czerwca 2022 roku. Hodowczynią i właścicielką tej klaczki jest pani Renata Wójcik z Brzozy. Natomiast prezenterem jest pan Andrzej Herman, a to z tego powodu, że matka prezentowanej klaczki Starlight jest jego hodowli i przez szereg lat pracowała na renomę jego stadniny, a przypomnę, że pan Andrzej Herman to jest jeden z dwóch uczestników naszego dzisiejszego turnieju, którzy spełnili już swoje olimpijskie marzenia, których konie startowały w finałach Igrzysk Olimpijskich. Ale może o tym podczas prezentacji konia hodowli pana Andrzeja. Starlight już w tym sezonie uczestniczyła w czempionacie źrebiąt organizowanym przez firmę Wechta w stadnie koni w Racocie. Była tam bardzo wysoko oceniona, chociaż nie zmieściła się do finałowej ósemki. Był to bardzo udany występ, a Starlight to córka oldenburskiego ogiera Contargos, ogiera niezmiernie popularnego w tej chwili, chociaż był w ofercie Paula Szokemilego przez kilkanaście lat, zawsze znajdował się nieco w cieniu swoich bardziej sławnych kolegów stajennych. Dopiero sukcesy na poziomie międzynarodowym jego potomstwa sprawiły, że awansował do absolutnie ścisłej czołówki nie tylko stada Paula Szokemilego, ale w ogóle światowej i dzisiaj jest jednym z najdroższych reproduktorów świata. Contargos poprzez ogiery Converter, Contender należy do rodu ogiera Cordelabrie, matka Contargosa także po olimpijskim ogierze Cartago Z. Na dwóch olimpiadach Jos Lansing w Atlancie i w Sydney dosiadał tego wspaniałego siwego Holsztyna. A matka Starlight, klacz Chimera, sama startowała w konkursach skoków do poziomu klasy C. Pani Natalia Żadziłko dosiadała tej klaczy. A w swojej karierze hodowlanej dała między innymi ogiera Herkatu, który pracuje na rzecz kujawsko-pomorskiego jeździectwa. Klacz Hedone, którą wielokrotnie gościliśmy na naszych imprezach hodowlanych. Ogierka HA Moonlight i klaczkę HA Sunlight. W ubiegłym roku to była pełna siostra prezentowanej Starlight. Chimera jest po ogierze Contendro pierwszym od klaczy Havana po Rubin. Dziękujemy za prezentację. Jeżeli chodzi o typ, w bardzo dobrym typie konia skokowego, też żeńska, bardzo ładny wyraz twarzy, ładne oko, ładna głowa. Tutaj dobrze partia górna, dużo dobrych punktów konia wierzchowego. Przyszło 8,8. W pokroju 8,6, poprawna, dobre stawy. Tutaj jedyne może zastrzeżenia, chcielibyśmy co do szyi, żeby ta szyja jednak był swobodniejszy ganasz. W niemieckim to się bardzo ładnie nazywa, żeby ta szyja się bardziej odmładzała w kierunku głowy, czyli tak jakby łagodniej wchodziła szyja w ganasz, dlatego 8,6. No w ruchu życzylibyśmy sobie troszkę więcej ekspresji, trochę więcej takiej pchnięcia tą zadnią nogą. Troszeczkę te ruchy były płaskie dzisiaj, trochę zabrakło nam energii w tym wszystkim, takiego mocniejszego odbicia, aktywniejszej zadniej nogi, 7,7. Jeżeli chodzi o zdrowie i rozwój, dobrze odchowana, w dobrej kondycji, bardzo dobrze umięśniona też ta klaczka, co trzeba podkreślić,
to też ma duże znaczenie, jeżeli chodzi o przyszłego konia sportowego, odpowiednia konstrukcja mięśni. Zdrowie i rozwój 8.4. Dziękujemy za prezentację. I to, proszę Państwa, daje Histarlight prowadzenie w grupie klaczek o rodowodach skokowych. Serdecznie gratulujemy pani Renata Wójcik, pan Andrzej Herman, pani Małgorzata Łastówka i Histarlight. A na ring wystawowy zapraszamy już Fleurville, numer katalogowy 20.